Witam Was ponownie na kanale Zdaj to Prawko, kanale Ośrodka Szkolenia Kierowców Mikul w Zabrzu. Dzisiaj taki krótki temat, który mógłby się wydawać banalny, aczkolwiek banalny nie jest, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z jazdą samochodem i będą przystępowali do egzaminu na prawo jazdy. Temat trzymania lewarka, zmiany biegów przy zmianie poszczególnych biegów w pojeździe. Na początek zobaczcie, jak sprawdzić, czy auto, czy skrzynia biegów jest w pozycji luz. A więc zobaczcie, że lewarek da się przesunąć na boki bezproblemowo, a więc jest to taka pozycja, w której nie musimy trzymać sprzęgła. Auto z włączonym silnikiem będzie nam stało w miejscu, nie ruszy do przodu. Pierwszy bieg. Co robimy? Ważna rzecz. We właściwy sposób chwytamy lewarek zmiany biegów. Chodzi o to, aby bezproblemowo można było ten lewarek dociągnąć do nogi i pchnąć go do przodu. Częsty błąd jest taki, że kursanci w jakiś taki dziwny sposób ten lewarek chwytają, który powoduje to, że to wrzucanie biegów jest jakoś nienaturalne. Ono jest utrudnione. Ono jest utrudnione i spowoduje nam pewien problem dociągnięcie tego lewarka do siebie, do nogi, można powiedzieć, i pchnięcie go do przodu. Druga rzecz, a więc zmiana z biegu pierwszego na bieg drugi. Oczywiście ta pozycja ręki jest taka sama cały czas. Dociągamy ten lewarek do siebie i przeciągamy go przy nodze do tyłu. Jaki błąd często kursanci robią? Przy pozycji pierwszego biegu ułożenie ręki mają takie, że utrudnione jest dociąganie tego lewarka do nogi i przy przełączaniu na bieg drugi, a więc tylko ciągnięciu do tyłu, powoduje to, że skoczy nam bieg czwarty, a więc auto będzie się, można powiedzieć, dusiło, nie będzie miało mocy przy małej prędkości, aby tą jazdę kontynuować. Czyli zobaczcie, chwytamy w ten sposób, aby można było swobodnie dociągnąć do nogi oczywiście w cudzysłowie, pchamy go do przodu, a przy zmianie na bieg drugi, trzymając ten lewarek przy sobie, można powiedzieć przy nodze, ciągniemy go przy tej lewej krawędzi do tyłu. Najwięcej problemów kursanci mają ze zmianą biegu drugiego na trzeci. Bardzo często, szczególnie na tych pierwszych jazdach, gdzie ten stres jest dość duży, próbujecie trafić tym lewarkiem w trójkę, a więc z dwójki w trójkę próbujecie trafić, gdzie niejednokrotnie wskoczy Wam jedynka, nagle powstają duże obroty silnika, auto wyhamowuje, zaczynacie panikować, albo trafiacie jeszcze w drugą stronę, a więc włącza się bieg piąty i to auto znowu nie ma mocy, aby dalej jechać. Zauważcie, że wystarczy ten lewarek pchnąć dwa razy do przodu. Oczywiście nie możemy tego robić w ten sposób, że sobie tak delikatnie go pchniemy raz, na przykład puścimy i pchniemy drugi raz. My musimy mieć kontrolę nad skrzynią biegów, a więc słuchajcie, robimy to w ten sposób, że trzymając ten lewarek w ręce, pchamy go do przodu, cały czas czując tą gałkę, ten lewarek, i pchamy drugi raz do przodu, aby wskoczył bieg trzeci. Jeszcze raz powtórzę, jak to zrobić. Zauważcie, jeżeli mamy drugi bieg, wystarczy pchnąć raz do przodu, wtedy lewarek ustawia się nam w pozycji 3-4, a więc zobaczcie, że to jest ta pozycja, czyli jeszcze raz, pchamy go do przodu raz, na ułamek sekundy wystarczy ten lewarek, można w cudzysłowie powiedzieć, puścić i pchnąć jeszcze raz do przodu i wtedy mamy bieg trzeci. Przy przerzucaniu biegu trzeciego na czwartego wystarczy nam pociągnąć lewarek do tyłu. Przy zmianie biegu z czwartego na piąty sytuacja analogiczna do jedynki i do dwójki, tylko można powiedzieć w drugim kierunku, w przeciwnym kierunku. A więc w przypadku zmieniania z czwórki na piątkę pchamy lewarek do przodu, odpychamy go do siebie i pchamy do przodu. A z piątki na szóstkę oczywiście przy zewnętrznej krawędzi przeciągamy lewarek do tyłu. Wydaje się, że jest to rzecz banalna, śmieszna, natomiast to trzymanie lewarka czasami powoduje to, że kursant błędnie wrzuca biegi, ma później problem z dalszą jazdą i dochodzi do niepotrzebnego stresu. No i zostaje nam jeszcze bieg wsteczny. Ja oczywiście pokazuję to trzymanie lewarka na przykładzie samochodu Toyota Yaris 3, a więc takiego, na którym zdajemy egzaminy na terenie WORD-u w Katowicach. Jeżeli chodzi o bieg wsteczny, mamy taką dźwignię pod spodem, pod gałką zmiany biegów, czyli pod gałką lewarka zmiany biegów, którą musimy podciągnąć do góry, aby bieg wsteczny
wrzucić. Czyli podciągamy tą dźwignię, lewarek ciągniemy do siebie i pchamy do przodu. Zauważcie, że ten bieg wsteczny jest obok biegu pierwszego, czyli ja Wam pokażę jeszcze tak, pokażę Wam jeszcze powoli. Jeżeli byśmy tylko popchali lewarek do lewej strony, to jesteśmy w pozycji biegu pierwszego. Ale jeżeli podciągniemy dźwignię, ten lewarek nam skoczy, można powiedzieć w cudzysłowie, jakby dalej do naszej nogi i możemy go wtedy pchnąć do przodu i mamy bieg wsteczny. Zrzucając z biegu wstecznego, nie musimy już tej dźwigni podnosić, po prostu ciągniemy lewarek do tyłu i mamy go w pozycji luz. Częsty błąd kursantów, chcąc szybko wrzucić wsteczny bieg, najpierw ciągną lewarek i jednocześnie pchając do przodu podnoszą dźwignię i wtedy albo nam ten bieg nie chce wejść, albo skoczy nam w cudzysłowie jedynka.